Wielkanoc już za chwilę, więc warto sobie przypomnieć przepisy wielkanocne, ale ja dzisiaj dla Was przygotowałem specjalne ciasto. Domek wielkanocny będzie naprawdę fajne połączenie smaków. Będzie kokos, będzie mango, będzie limonka i do tego to wszystko będzie bez laktozy. Musicie to zobaczyć. Trochę pracy dzisiaj mamy, bo to ciasto wcale nie jest trudne, ale troszeczkę czasu potrzebujemy, żeby je zrobić. Także od razu zabieramy się za pracę. Wykorzystujemy pulpę mango. Ja mam już tutaj odmierzoną. Wlewam do rondelka. Podgrzewam pulpę. Jak się tylko podgrzeje, wrzucam żelatynę, rozpuszczę, przeleję do miseczki i wstawiam od razu do lodówki, żeby żelatyna ściągała, bo później właśnie z tej żelki będziemy jeszcze robić taką piankę. Będziemy troszeczkę podbijać tą naszą żelkę. Dorzucam namoczoną żelatynę. Niech już ładnie mi się rozpuści. O, widzę, że żelatynka już mi się bardzo ładnie rozpuszcza. Jeszcze dodam tylko kilka kropli z limonki, bo mango jest słodkie, ma taki bardzo fajny, wyrazisty smak, a ja będę chciał, żeby było takie troszeczkę podkręcone, dlatego sok z limonki bardzo ładnie mi podkreśli moją piankę z mango. Limonki będziemy dzisiaj używać jeszcze sporo. Zaczęliśmy od pianki mango, bo chodzi o to, żeby ona nam zdążyła się zestalić, żeby można było ją ubić. Do lodówki. Żelka już się chłodzi. Teraz zrobimy roladę do pojemniczka, w którym będzie dobrze nam się miksowało. Wrzucam świeże listki szpinaku. Otrę skórkę z limonki. Skórkę już otarliśmy. Teraz wycisnę sok. Sok z limonką zmiksuję na papkę. Szpinak z sokiem z limonki i z otartą skórką mam już zmiksowany. Teraz do miksera wlewam białka. Będę je ubijał z cukrem. Stopniowo będę dosypywał cukier, a jak się już ubiją białka, dodam żółtka i jeszcze przez chwilę będę miksował. Dobra, białka mamy ubite, teraz będę stopniowo dodawał żółtka. Jeszcze przez chwilę wymieszamy, ściągamy i robimy roladę dalej. Dobra, gotowe. Żółtka, białka, cukier mamy już w środku. Do tego mąka i mączka ziemniaczana. Nie możemy zapomnieć o proszku do pieczenia. Super. Dobra. I teraz zmiksowany szpinak. Pamiętacie, że dodałem tutaj sok z limonki i otartą skórkę z limonki. Teraz wszystko dodamy do naszego ciasta. Raz, że nam zabarwi fajnie nasze ciasto, a na Wielkanoc kolor zielony to naprawdę pasuje. Dwa, że będzie miało bardzo fajny smak. Zobaczcie, jakie to ciasto jest ładne, zielone. Podczas pieczenia nie straci swojego koloru, bo dodaliśmy sok z limonki. Blaszka wyłożona papierem do pieczenia. Wylewam ciasto na blaszkę. W tym roku zdecydowałem się na zrobienie ciasta takiego bardziej egzotycznego na Wielkanoc, bo mamy połączenie mango, kokosu, limonki, naprawdę wszystko do siebie bardzo, bardzo dobrze pasuje i naprawdę jest smaczne, ale nasza lista z przepisami na Wielkanoc jest naprawdę bardzo szeroka, także możecie sobie zerknąć na naszą playlistę i wybrać coś dla siebie. To co? Piekarnik, wstawiamy do piekarnika, pieczemy, myślę tak 12-14 minutek, 180 stopni. Teraz mamy chwilę czasu, bo musimy poczekać, aż nam ściągnie galaretka. Rolada musi się upiec i musi wystygnąć. Także chwileczkę mamy przerwy i za chwilę będziemy
działać dalej. Rolada stygnie, ja teraz biorę się za ubicie galaretki, ale zanim będę ubijał tą naszą galaretkę, żelkę, to pokażę wam, przygotowałem sobie taką rurkę z folii, takiej grubszej i właśnie tą rurkę napełnimy musem. Można by było oczywiście wstawić taką żelkę w takiej formie do naszego ciasta i to też na pewno by smakowało, ale my troszeczkę się dzisiaj pobawimy i ubiję na powietrze trochę tą naszą galaretkę. Zobaczcie, jak się napowietrzyła nasza galaretka. Zmieniła zupełnie kolor i jest bardziej puszysta. Przekładam do worka cukierniczego i napełnię nim tą rurkę, którą przygotowałem wcześniej. Żelka nam się bardzo ładnie napowietrzyła. Nie mam żadnych pęcherzyków powietrza. I taką rurkę wstawię do zamrażarki, a galaretkę zostawię sobie i na pewno wykorzystam do deseru. Zobaczcie, rolada już wystygła. Ja będę chciał ściągnąć tą taką przypieczoną skórkę z wierzchu. Tarka w tym naprawdę bardzo fajnie pomaga. W taki sposób właśnie ocierania biszkopta tarką jest najlepszy. Zobaczcie, rolatka jest już gotowa. Nawet posprzątałem. Także teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę na coś takiego dziwnego, co przygotowałem wcześniej. Wykorzystując podkładki pod tort, takie dość stabilne, przygotowałem taką formę. Na początku to ciasto miało być w formie rolady i oczywiście możemy tak zrobić. Piękną zieloną rolatkę, na to krem, w środek rurkę, którą przygotowaliśmy z ubitej galaretki i to ciasto super by wyglądało. Ale ja sobie wymyśliłem, bo przypomniało mi się dawno, dawno temu, jeszcze za dzieciaka, w moim domu było robione takie ciasto domek trójkątny i chciałem nawiązać właśnie do tego domku, żeby było to ciasto domek na Wielkanoc. Przygotowałem taką formę za pomocą podkładki i kilka kawałków taśmy klejącej. Mam tą formę, bo po co kupować, jak nie będę za często tego ciasta robił. Dobra, to działamy. Wyrównuję moją roladę. Jeszcze zauważcie, że cały czas nie ściągam jej z papieru, na którym była pieczona. Te końcówki biszkoptu też sobie zostawię, bo przydadzą się do dekoracji. Jedną część odkroję i zostawię do przykrycia całego ciasta, jak już zrobię mus. I teraz właśnie w tym momencie mogę ściągnąć papier. Zobaczcie, też piękny zielony kolor. I przekładam mój biszkopt do formy. Forma wyłożona folią. Końcówki ściągam z tego papier i też odłożę, bo może wykorzystamy do dekoracji. Praktycznie mamy wszystko gotowe. Teraz zadziałamy z musem kokosowo-limonkowym. Wykorzystamy do tego mleczko kokosowe. I jako ciekawostkę chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj nasze ciasto, nasza rolada, jak zwał, tak zwał, będzie bez laktozy. Dlatego użyjemy mleczka, czyli śmietanki roślinnej. Wlewam śmietankę roślinną do miksera. Ubijam. Trochę pohałasuję, a w międzyczasie wyciągnę z mleczka kokosowego 250 gramów tego takiego takiej gęstej masy, która jest na wierzchu puszki. Nie mieszamy, nie zagłębiamy się do samego dna, tylko weźmiemy tą taką gęstą masę. To co? Działamy. Dodam mleczko kokosowe. Wymieszam sobie ładnie. Trochę cukru pudru. Cukier puder oczywiście do smaku można dać. I zachęcam was do spróbowania wcześniej tego musu, bo niektóre śmietanki roślinne już są bardzo słodkie, dlatego nie trzeba dodawać wtedy za dużo cukru. Teraz otarta skórka z limonki, sok z limonki. Przygotuję sobie wszystkie składniki, dodaję sobie wszystkie składniki przed dodaniem żelatyny, bo jak będę już dodawał żelatynę, to już muszę mieć
wszystko dodane, żeby szybciutko wyjąć mus z dzieży. Przełożę szybko do formy, ale jeszcze nie możemy zapomnieć o naszej wkładce z mango. Wszystkie składniki musimy sobie tutaj przygotować. Mam już żelatynę, mam przygotowaną śmietankę z dodatkiem mleczka kokosowego, limonki, otartej skórki. Także wszystko jest gotowe. Jeszcze nie możemy zapomnieć o naszym wałeczku z galaretki mango. Dobra, zobaczcie, przymarz już, ale to nic się nie stanie. Może śmiało być przymarznięty. Gotowe, jedno, drugie. Przeleję sobie żelatynę do większej miseczki. Będzie mi łatwiej wymieszać. Dobra, dokładam część śmietanki do żelatyny. Wszystko dokładnie łączę. I teraz z powrotem do dzieży. Myślę, że już możemy działać. Śmietankę połączoną z żelatyną wlewam do formy, tak na 3/4. 1/4 zostawię jeszcze w miseczce. Wałeczek z mango i pozostały mus wykładam już na bałek. Trochę musieliśmy pokombinować, ale tak jak mówiłem wcześniej, możecie zrobić tradycyjną roladę, ale taka forma jest naprawdę fajna. Wstawiam tak przygotowane ciasto do lodówki, do całkowitego zestalenia. Przyznam się, że na chwilę wstawiłem je do zamrażarki, także myślę, że na pewno już powinno być gotowe. Spróbuję jeden kawałek ściąć, żeby pokazać środek. O, zobaczcie, o to mi właśnie chodziło. Mamy do wykorzystania dekoracje cukrowe. Wykorzystam te dekoracje, które mają odcienie zielonego, żółtego, białego, bo bardziej mi pasują do kompozycji. Oczywiście te wszystkie dekoracje cukrowe, które ja dzisiaj używam, można kupić w Lidlu i można stworzyć naprawdę bardzo fajne dekoracje na Wielkanoc. Odrobinę cukru pudru, sitko, delikatnie opruszę górę. Pokazywałem wam, że zostawiłem końcóweczki biszkoptu. W międzyczasie, jak chłodziłem ciasto, to zmiksowałem je. Najzwyczajniej w świecie zmiksowałem je w blenderze i zrobię taką trawkę, ogródek i właśnie tu będą rosły moje kwiatki. Ja sobie już to dekoruję, bo to jest najfajniejsza czynność w robieniu ciast dla mnie, dekorowanie. A nie tak dawno robiliśmy na zeszłą Wielkanoc chyba, o ile dobrze pamiętam, robiliśmy takie ciastka na patyku. To jest bardzo fajny przepis. Możecie też sobie spróbować i je zrobić. Propozycja ciastka na patyku i taka rolada czy ciasto domek. Naprawdę bardzo fajnie będzie na święta pasowało. I myślę, że to już koniec. Moje ciasto, wielkanocny domek jest już gotowy, a ja jestem bardzo ciekawy, czy wy bardziej lubicie te klasyczne przepisy, takie, które od lat są robione, czy może bardziej coś wykombinowanego zrobić na święta? Piszcie proszę w komentarzach, co wolicie. Może dzisiejsza propozycja wam przypadnie do gustu, jeszcze przed świętami zdążycie wypróbować. I na dzisiaj tyle. Łapkę w górę, jak się podobało. Zaznaczcie dzwonek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi przepisami. I do zobaczenia. Cześć.